Przejazd autostradą A4 będzie droższy. Z Katowic do Krakowa przejedziemy za 30 zł, a nowe stawki mają zacząć obowiązywać od 3 kwietnia. To już kolejna podwyżka, bo poprzednia miała miejsce w lipcu zeszłego roku. Stal Eksport Autostrada Małopolska wyjaśnia, że powodem podniesienia cen jest inflacja. To jest w ciągu 8 lat wzrost o 3 zł, czyli około 30% od stawki 10 zł. I to jest podwyżka, na którą na pewno zwłaszcza często korzystający z autostrady odczują. No niestety wpisuje się ona w to, co ogólnie dzieje się w gospodarce. Poprzednią podwyżkę, która rzeczywiście miała miejsce przed rokiem, zapowiadaliśmy w marcu. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, chyba nikt nie spodziewał się tego, że indeks wzrostu cen będzie tak wysoki. No i stąd musieliśmy niestety w krótkim czasie ponownie wystąpić z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji o zmianę stawek, która opiniuje plany ewentualnych podwyżek. Prawo do podniesienia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej, jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tym wypadku wydała opinię negatywną. Zaznacza natomiast, iż taka opinia nie jest wiążąca. W momencie publikacji tego komunikatu jeszcze ta opinia nie była wysłana, natomiast to stanowisko nasze było niezmienne względem tego, co sygnalizowaliśmy koncesjonariuszowi wcześniej, czyli że w naszej ocenie wzrost stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków jest niezasadny, uderza bezpośrednio w kierowców, w transport samochodowy, no i może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych, właśnie z tego względu, że część kierowców, między innymi pojazdów ciężarowych, będzie wybierać drogi alternatywne do autostrady A4 po to, żeby tych opłat wyższych nie ponosić. Planowanymi podwyżkami na A4 zainteresował się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zapowiada rozmowy z zarządcą tego konkretnego odcinka autostrady. Musi ocenić bowiem, czy ceny te nie są zbyt wysokie. W pierwszej kolejności chcemy się dowiedzieć m.in. jakie są przyczyny dokonywanej podwyżki i jak przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą w zakresie zarządzania odcinkiem autostrady ustala ceny obecnie i jak realizował to w przeszłości, a także w jaki sposób zakres realizowanych prac remontowych wpływa na poziom cen oraz świadczoną usługę. Czytamy w komunikacie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według zapowiedzi dla kategorii pierwszej ceny wzrosną z 13 do 15 zł. Dla kategorii od 2 do 5 włącznie podwyżka wyniesie 6 zł. Te dotyczą każdego z punktów poboru opłat w Mysłowicach oraz Balicach.